Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla baranów, oczywiście na grudzień. Bardzo serdecznie zapraszam. Najpierw karty tarota, potem magiczne przesłanie Syreny Delfiny. Także zaczynamy od kart tarota. Co będzie najważniejsze dla barana w tym miesiącu? Co będzie najważniejsze? Najważniejsze tutaj wychodzą osoby, które są Tobie bliskie, kobieta i mężczyzna, i też oczywiście polepszenie życia, bo tutaj wychodzi dla Ciebie szóstka buław, będziesz bardzo chwalony i komplementowany. Możliwe, że tutaj jest świętowanie albo w nowym mieszkaniu, czy w nowym domu dla Ciebie najważniejsze, albo to będzie kupno auta, bardzo dobre perspektywy i oczywiście takie zwycięstwo poczujecie nad swoim życiem. Najważniejsze będą dla Ciebie dwie bliskie rodziny, tak jak gdyby kobieta, partnerka i oczywiście paźbuław, czyli to może być Twoje dziecko. Także rodzina moim zdaniem najważniejsza. I oczywiście świętowanie gdzieś, moi drodzy, czegoś wielkiego. Tak jak gdyby w nowym domu, w nowym mieszkaniu, kupno nowego auta bądź jakiegoś sprzętu. Jest wszystko tak po Twojej myśli w tym miesiącu. No zobaczymy dalej. Co w pracy? Bardzo piękne karty wyszły. Co w pracy? Co w pracy u barana? Jest rywalizacja oczywiście, kochacie to, co robicie, ale tutaj duże zmiany przyjdą w pracy, ponieważ może będziecie działać za bardzo emocjonalnie, może będziecie działać też z konkurencją i tutaj trzeba coś zmienić w tej pracy, aby były efekty. Możliwy urlop bądź też jakieś zwolnienie, także w pracy będą zmiany. Ale te zmiany przychodzą, moi drodzy, w odpowiednim momencie. Praca oczywiście Was satysfakcjonuje, tak? Tylko musicie coś zmienić, bo te emocje Wasze są troszeczkę wygórowane. Za dużo tych emocji jest w pracy, jest konkurencja w pracy i możliwe też jakaś sprzeczka z tego tytułu. Także trzeba coś zmienić w swoim stylu pracy. Co w finansach, kochani? Co w finansach idzie do Was? Finanse, bardzo duże finanse, ale jest nerwowa sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że jest diabeł. Finanse są wspólne, tak jak gdyby możecie liczyć na przyjaciela, partnera, partnerkę, czy też kogoś z rodziny możecie liczyć na wspólne finanse, ale kochani moi, tutaj jest przyrost, tak, finansowy. Będzie trochę nerwowo, będzie trochę wydatków, nawet rozrzutności, spełnienia Waszych marzeń na pewno i oczywiście jest dynamizm, jest pokazany przepływ finansów w Waszą stronę. Także jest dobrze finansowo. Co w miłości? Zobaczmy, co w miłości u barana. Bardzo ciekawy miesiąc. Miłość, baran, miłość. W miłości są spotkania, moi drodzy, uczuciowo tutaj będziecie spełnieni emocjonalnie, będziecie świętować w większym gronie i też pomoc jakiegoś mężczyzny, ale też w miłości może być lekka blokada, wycofanie, ale tak dojrzale będziecie podchodzić do spraw uczuciowych. To nie będzie złe, bo tutaj jest, pomimo lekkiej takiej blokady, to jest dojrzałość pokazana. Jest pokazana pomoc również. I są momenty, w których będziecie świętować Wasze uczucie, nie będzie źle, ale pamiętajcie o tym, żeby najpierw się zastanowić, zanim coś się powie na przykład. O, też taka myśl przyszła mi do głowy. W uczuciach ciekawie, dużo spotkań.
Moi drodzy, w rodzinie, rodzina, przyjaciele, co tutaj będzie dla Was wśród rodziny? Co wśród rodziny? Z rodziną będzie tak troszkę, powiedziałabym, raz dobrze, raz źle. Jest dużo takich sytuacji, które Was mogą wyprowadzić z równowagi. Ktoś może być irytujący, stresujący, ale jednocześnie ktoś będzie oczekiwał Waszej pomocy, są tutaj ograniczenia, rodzina będzie oczekiwać pomocy, możliwe, że też ktoś będzie za Wami tęsknił, być może Wy będziecie tęsknić też za kimś. Tutaj jest troszeczkę taki, moi drodzy, roller coaster, ponieważ jest dużo zdenerwowania i za chwilkę jest taka pomoc, jest też oczekiwanie innych na Waszą pomoc, także tutaj wszystkiego po trochu będzie, ale ogólnie ktoś będzie po prostu wyciągał do Was rękę o pomoc. Co w zdrowiu? Najważniejsze aspekty zdrowotne w zdrowiu, zdrowotnie. Musicie uważać na siebie bardzo, stawy, kości. No, tutaj może być jakiś stan zapalny, stany gorączkowe bądź podgorączkowe. Też trzeba uważać na siebie i oczywiście tutaj zażywać jakieś suplementy diety, dbać o siebie, jakieś mikroelementy, witaminy. Coś trzeba zadziałać wcześniej, na początku miesiąca, bo może przyjść niespodziewanie jakieś choróbsko. Też uważajcie na układ krwionośny w tym miesiącu. No i oczywiście niespodzianki dla barana. Niespodzianką co będzie? Moi kochani, niespodziewanie będą jakieś zmiany w Twoim domu, mogą być, zaskoczyć Cię, mogą duże wydatki, bo może trzeba będzie kupić jakiś sprzęt do domu, albo coś może się popsuć i tutaj będzie trzeba dużo pieniędzy włożyć w dom. Także tak to wygląda i jeszcze dla Was, kochani, magiczne przesłanie dla barana. Poranne afirmacje. Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. A te poranne afirmacje, moi drodzy, to ja Wam zaraz tutaj przytoczę. Tylko dajcie mi sekundę. I jeszcze Wam tutaj właśnie chciałam zaproponować. Bo ta karta przynosi właśnie takie rozwiązania, aby być bardzo pozytywnym. Można sobie, nie ma tutaj akurat takich przykładów, ale ja Wam w tej książeczce, ale ja Wam powiem, moi drodzy, dzisiaj będzie wspaniały dzień. To mówię Wam od razu, że możecie zacząć od tego. Oczywiście możecie myśleć o swoich pragnieniach. Dzisiaj spotkam je wszystko to, co najlepsze. Przychodzą do mnie same pozytywne wiadomości oraz dobre bardzo relacje. Mam szczęście właśnie dzisiaj. Rozpoczynam nowy etap w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy, jestem zdrowa i wszystko, co najlepsze mnie otacza. To są tylko takie drobne przykłady z głowy, moi drodzy, bo oczywiście tutaj w mojej magicznej książeczce nie ma nic na ten temat, także z głowy Wam tutaj powiedziałam, co można sobie powtarzać. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, kochani, do usłyszenia.